Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco w kolejnym dniu naszego niesamowitego wyzwania medytacyjnego. Dzisiaj dzień 18 i powoli coraz bardziej zbliżamy się do końca tego wyzwania. Tym bardziej gratuluję wszystkim Wam wytrwałości i tego, że każdego dnia znajdujecie chwilę dla siebie, by tak naprawdę dać sobie to, co najlepsze. Jeśli jesteś nową osobą, która dopiero co dołączyła do tego wyzwania lub w jakiś sposób znalazłeś to nagranie, zachęcam cię do tego, byś obejrzał dzień zero, w którym bardzo dokładnie wyjaśniam wszelkie powody oraz to, co tak naprawdę zmieni się w twoim życiu, kiedy zaczniesz medytować. Jeżeli masz ochotę zapisać się do naszego wyzwania, to link znajdziesz tutaj na dole w opisie tego filmu i zachęcam cię, byś zapisał się do tego wyzwania, bo dzięki temu codziennie rano będziesz otrzymywać maila z linkiem do aktualnej medytacji z afirmacją. Każda z tych medytacji trwa około 10 minut i każda z nich zawiera w sobie inną afirmację na dany dzień. Ważne, byś po porannej medytacji, którą wykonasz w ciągu dnia, przypominał sobie daną afirmację i ukierunkowywał w tą stronę swoje działania, swoje reakcje i przede wszystkim swoje myśli. W ten sposób pozwolisz na zmianę kodów, które są głęboko w twojej podświadomości ustanowione. Te medytacje najlepiej, jeśli wykonujemy rano, tuż po przebudzeniu, w przeciągu 20 minut od przebudzenia jest najlepszy czas na to, aby one mocno zakorzeniły się w twojej przestrzeni, w twojej energii, nadając odpowiedni kierunek twojemu dniu i działaniu. Jeżeli jesteś gotowy, to zaczynamy. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech i wraz z wydechem pozwól, by twoje ramiona opadły. Każdy kolejny wdech relaksuje twoje ciało i odpręża. I pozwól sobie dać uważność oddechowi, temu jak do twojego ciała wpływa powietrze, rozprężając twoje płuca, unosząc twoją klatkę piersiową i brzuch. Jak wraz z wydechem wszystko zostaje wydalone. I pozwól sobie, by wraz z tym wydechem było wydalane również z ciebie wszelkie napięcie, jakikolwiek stres, zmartwienia, lęki, obawy, smutek, żal i gniew. Niech to wszystko wypływa teraz z twojego ciała w kolejnych kilku świadomych oddechach. Chciałabym, żebyś teraz zaczął brać oddech w rytmie 4 sekund wdech. Zatrzymujesz na 2 i 4 sekundy wydech. Kilka takich głębokich oddechów, licząc w myślach, wczuwając się w swoje ciało. I następnie pozwól sobie zobaczyć, jak przez czubek twojej głowy wpływa do twojego ciała, wprost z wszechświata, jasny, czysty, świetlisty strumień energii, rozświetlając cię od środka, wypełniając każdą komóreczkę twojego ciała. I przez chwilę poddaj się temu.
pozwalając, by ta energia napełniła Cię jasnością, miłością, spokojem, poczuciem bezpieczeństwa. Następnie przejdź swoją świadomością do centrum swojej głowy. Skup tutaj uwagę i poczuj ten punkt. Poczuj to miejsce w relacji do pomieszczenia, w którym jesteś, w stosunku do całego wszechświata wokół Ciebie. Następnie przenieś swoją uważność do centrum swojego gardła i tam, wprowadzając oddech, poczuj to miejsce. Poczuj to miejsce względem miejsca, w którym jesteś i względem całego wszechświata. I napełnij to miejsce energią i życiem. I głęboki wdech. I kolejno przejdź do centrum swojej klatki piersiowej. I tu, w przestrzeni serca, pozwól sobie wprowadzić życiodajny oddech. Wsłuchaj się w rytm swojego serca, w jego fale i wibracje i pozwól, by Twój umysł dopasował się do fal Twojego serca. I tu, w tym miejscu, wprowadzimy dzisiejszą afirmację. Wyrażam się jasno i ze współczuciem. Wyrażam się jasno i ze współczuciem. I pozwól, by każdy oddech kolejny otwierał Twoje serce w zaufaniu, otulając je energią miłości. Wyrażam się jasno i ze współczuciem. I pozwól sobie, by ta dzisiejsza afirmacja bardzo mocno osiadła w przestrzeni Twojego serca, nadając energię, ton i wydźwięk każdej Twojej wypowiedzi, każdemu słowu, które przechodzi przez Twoje gardło i przez Twoje usta, wypływa na zewnątrz,
przekładając Twoje myśli i emocje na dźwięki. Wyrażam się jasno i ze współczuciem. Jeśli jakakolwiek emocja niskowibracyjna pojawia się w Tobie, wątpliwości bądź pytania co do tej afirmacji, jakaś niezgoda, dyskomfort, lęk, strach, obawa, zauważ to i nazwij, mówiąc: boję się, że jeżeli będę w ten sposób mówić, to i powiedz, co się wtedy stanie. Obawiam się, że jeżeli w ten sposób będę wyrażać swoje myśli, to i powiedz, co się stanie. Nazwij ten strach, nazwij ten lęk, nazwij ten dyskomfort. Powiedz: widzę to. I pozwól sobie to zobaczyć. Odseparowane od Ciebie, tak jak kula, która krążyłaby w Twojej przestrzeni. Zobacz, w którym miejscu ona się znajduje. Powiedz: widzę Cię. Wiem, że się boisz. Wiem, że czujesz się nieswojo. Rozumiem, że czujesz dyskomfort. Ale to jest okej. To jest okej. Masz prawo się tak czuć. I podejmij decyzję, że mimo to, mimo tego lęku, dyskomfortu, ty od dzisiaj będziesz wyrażać się jasno i ze współczuciem. Pozwalając sobie na to, by słowa, które wypływają z Twoich ust, wypływały najpierw z przestrzeni Twojego serca. I następnie podnieś swoją lewą dłoń, połóż ją na sercu i podziękuj sobie za wyjątkowy czas, który dałeś dzisiaj dla siebie, za ten niesamowity poranek. I podziękuj swojemu ciału za to, że wytrwało, że dało radę. I z każdym kolejnym oddechem powoli zacznij wracać do swojego nowego ciała, do swojej nowej przestrzeni i nowego dnia, który na Ciebie czeka. Niech ta afirmacja nadaje kierunek Twoim myślom, reakcją, emocją i odczuciom. Pozwól sobie na uważność, na zauważanie chwil, kiedy chcesz coś powiedzieć, co nie płynie z przestrzeni serca. I kiedy to zrobisz, pozwól sobie na zmianę, na zauważenie i zmianę kierunku. Głęboki wdech. I kiedy będziesz gotowy, możesz otworzyć oczy.
Dziękuję, kochani, że dzisiaj byliście ze mną ponownie. Wysyłam Wam ogrom miłości. Życzę Wam cudownego, wspaniałego dnia i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam.